To jest Haloporanek w Haloradii. Proszę Państwa, to my teraz sobie y, troszkę pożartowaliśmy, mówiąc o poważnych sprawach, a teraz już będzie o ultra y, poważnej y, sprawie. Otóż y, pan wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, pan Przemysław Radzik, był łaskaw wystosować pismo do sędziego Igora Tulei. I troszkę Państwu zacytuję kilka kwestii z tego pisma, y, bo uzasadnienie związane z zabronieniem pracy jest, no mówiąc zupełnie szczerze, o czym się Państwo być może przekonacie za chwilę, jest dość mocno kuriozalne. Ale do rzeczy. Wiceprezes Sądu Okręgowego sprzeciwia się podjęciu dodatkowego zajęcia przez Igora Tuleje, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w postaci publikowania na stronie internetowej Haloradia Felietonów zgodnie z pismami z tego i tego dnia, albowiem ze względu na skrajnie upolityczne Charakter tego radia, pisze pan y, wiceprezes Sądu Okręgowego Przemysław Radzik, publikowane przez sędziego Igora Tuleje felietony o wskazanej tematyce mogą osłabić zaufanie do jego bezstronności oraz zyskać przymiot, uwaga, świadczenia przez niego porad prawnych ale to jest dopiero początek. Będzie o tym skrajnie upolitycznionym charakterze radia. No i dalej jest tak, że zgodnie z postanowieniami zasad zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów Krajowej Rady Sądownictwa z dnia takiego a takiego sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom naruszającym jego niezawisłość bez względu na ich źródło lub przyczynę. Powinien także unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości. Bez Stronności. Nadal nie widzimy związku ze sprawą. Yy, czy to koniec? Nie, to nie koniec, proszę Państwa. I teraz, co świadczy według Pana yy, Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika o naszym skrajnym upolitycznieniu? Proszę Państwa, to będą bardzo poważne słowa i proszę to bardzo logicznie potraktować. O skrajnie upolitycznionym charakterze haloradia świadczyć może zawarty na stronie internetowej tego radia opis odnoszący się do przymiotu bezstronności, zakładający brak opowiadania się za jakąkolwiek opcją polityczną, zawierający odniesienia do władzy i opozycji. Proszę Państwa, jeszcze raz o skrajnie upolitycznionym charakterze haloradia świadczyć może odnoszący się do przymiotu bezstronności opis na naszej stronie, zakładający brak opowiadania za jakąkolwiek opcją polityczną, zawierający odniesienie do władzy i opozycji. Czyli co? Wprost jest napisane, że jesteśmy upolitycznionym radiem, bo nie wspieramy żadnych polityków. Oczywiście w intertekście, ja tak to rozumiem, pan wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie e, chyba próbuje zasugerować, że jesteśmy upolitycznieni i to źle upolitycznieni, ponieważ nie wspieramy pisowskiego reżimu. Tak to mniej więcej wygląda. E, spodziewałbym się wszystkiego w tej sytuacji, ale nie tego, że człowiek, który ma stać na straży bezstronności. Niezależności, który jest sędzią, będzie widział w bezstronności i niezależności mediów skrajne upolitycznienie. Nie sposób jest tego moim zdaniem połączyć w głowie osoby, która myśli logicznie. Jak można widzieć skrajne upolitycznienie? Dlatego, że medium nie sprzyja ani opozycji, ani władzy. I dalej. Wskutek wezwania pana sędziego do sprecyzowania wniosku co do tematyki oraz formy felietonów, sędzia Igor Tuleja sprecyzował, że felietony trwające od dwóch do pięciu minut miałyby być umieszczane na stronie internetowej Haloradia, a ich tematyka będzie dotyczyła m.in. prawa do rzetelnego procesu, niezależności, sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RB, procedury karnej i zgodnie z artykułem 86 paragraf 5 yy, prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego wydaje decyzję o sprzeciwie wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajęcia które przeszkadza w pełnieniu Obowiązków sędziego, sędzia Igor Tuleja jest zawieszony przez reżim, osłabia zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego. Czyli tak, proszę Państwa, tematyka felietonów sędziego Igora Tuleja na antenie Haloradia e, dotyczy prawa do rzetelnego procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w konstytucji RP, procedury karnej. I to wychodzi na to, zdaniem wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, pana Przemysława Radzika może przeszkadzać w pełnieniu obowiązków sędziego, mowa o Igorze Tulei, który jest zawieszony, może osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego. A więc z takimi kwiatkami mamy na obecnym etapie styczność. Sędzia Igor Tuleja o godzinie 9.30 będzie państwa i moim gościem, w związku z czym będziemy mogli o tym porozmawiać nieco, nieco więcej. Natomiast ja jeszcze zwróciłbym na jedną kwestię uwagi, która nie powinna myślę przynajmniej w tej sytuacji yy, nam. Umykać. To znaczy, ta kwestia dotyczy rozumienia, proszę Państwa, tego, czym są współczesne media. Bo w tym piśmie skierowanym do sędziego Igora Tulei jest tak: wątpliwości pojawiają się w sytuacji działalności sędziów na rzecz podmiotów prywatnych, chociażby w publikowaniu felietonów na ich rzecz. Organizacja rządowa. Panie wiceprezesie, to nie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu słów użytych przez pana jako podmiotu prywatnego. I yy, jeszcze jeden cytat. Ponadto, czego zdaje się nie dostrzegać sędzia Igor Tuleja, pisze wiceprezes yy, Przemysław Radzik. Publikowanie przez niego felietonów o tematyce prawnej w niebezpieczny sposób może zyskiwać przymiot świadczenia przez niego porad prawnych, co stoi w sprzeczności z, ze zbiorem e, zasad, o których była mowa na wstępnie. Kiedy mówi się o bezstronności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, to zastanawiam się, jakim sposobem e, według wiceprezesa Sądu Okręgowego pana Przemysława Radzika mówienie o tym, że współcześnie wymiar sprawiedliwości jest zależny od reżimu pisowskiego a powinien być niezależny od jakichkolwiek polityków i jakichkolwiek nacisków w jaki sposób w niebezpieczny sposób może zyskiwać to przymiot świadczenia przez niego porad prawnych No i tyle proszę państwa 9:30 państwa i moim gościem będzie sędzia Igor Tuleja który powróci na Antenę Halo Radia w Halo aktualnościach po 15 i w Halo komentarzach po godzinie 17 w związku z tym że mm, Próbuje mu się zabronić wolnej wypowiedzi dla jasności, dla jasności. Sąd ma do tego prawo. Jednakowoż to irracjonalne uzasadnienie, które państwu przytaczałem, szczególnie w odniesieniu do tego, że czyni się nam zarzut bycia upolitycznionymi, ponieważ nie sprzyjamy żadnej opcji politycznej tak właśnie się czyni? No całe to uzasadnienie jest po prostu bardzo mocno wątpliwe, mówiąc delikatnie, a z mojego skromnego punktu widzenia jest mocno irracjonalne. Siedem minut po w pół do dziewiątej program jest czwartkowy i poranny. Cykl Halo Historia to nie tylko spojrzenie w przeszłość, ale też wyciąganie wniosków na przyszłość. Patrzą i wnioski wyciągają Jarosław Szczepański i jego goście. W każdą sobotę od 17 do 19. Halo Historia w Halo Radiu, gdzie mówi się wszystko.